W moje ręce trafił szczep Jack Haze, który według producenta zawiera 19% THC, ale jak jest naprawdę? Czy deklarowana zawartość kanabinoidów i terpenów zgadza się z rzeczywistością? Aby dokładnie sprawdzić, co kryje się w tym suszu, wysłałem próbkę do laboratorium Ecotech Lab w Gdańsku, które specjalizuje się w analizach konopi. Ale uwaga, to nie wszystko! Z tego suszu wyciśniemy również żywicę, czyli popularny rozin, który od niedawna jest produkowany w aptekach. Aby porównać wyniki badań i sprawdzić, jak proces wyciskania wpływa na stężenie substancji aktywnych. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Przejdźmy teraz do samego suszu. Red Note 2, czyli Jack Haze, to odmiana sativa, która wyróżnia się intensywnym, cytrusowo-ziemistym aromatem. Pąki mają jasno-zielony kolor. Już na pierwszy rzut oka widać, że susz jest bardzo dobrej jakości, a jego zapach jest przyjemny i wyrazisty, co może sugerować bogaty profil terpenowy, ale o tym będziemy mówić w dalszej części. Badania laboratoryjne wykazały, że suma zawartości THC wynosiła równiutko 19%, co oznacza, że producent dość precyzyjnie określił poziom THC, co jest bardzo dobrą wiadomością dla pacjentów. Jeśli chodzi o inne kanabinoidy, to wykryto również CBG na poziomie 1,34% oraz śladowe ilości CBD, a całkowita suma kanabinoidów wynosiła 20,76%. Przejdźmy teraz do profilu terpenowego, który jest jakże mega kluczowy dla charakterystycznego zapachu i efektów działania tego suszu. Badania wykazały obecność aż 30 różnych terpenów, z czego dominującymi były dwa. Pierwszy terpinolen w stężeniu 8571 mg na kilogram suchej masy, który ma świeży sosnowy zapach z wyczuwalnymi nutami cytrusów i kwiatów. Występuje w liściu laurowym, gałce muszkatołowej oraz jabłku. Jest znany z działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego i uspokajającego, a jego cechą charakterystyczną jest to, że właśnie występuje w odmianach o charakterystyce sativa oraz stymuluje apoptozę w liniach komórkowych. Drugi terpen to jest mircen, którego stężenie wynosi 2214 mg na kilogram suchej masy, posiada ziemisty muszkatołowy aromat, obecnie jest w mango, trawie cytrynowej oraz chmielu. Mircen jest znany z właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych i relaksujących. Cechą charakterystyczną tego terpenu jest to, że wykazuje synergię z działania z innymi terpenami oraz THC poprzez barierę krew-mózg spowodowany zwiększoną przepuszczalnością błon komórkowych. I ostatni, trzeci, ale istotny jest limonen na poziomie 971 mg na kilogram suchej masy, który jest odpowiedzialny za cytrusowy zapach. Obecność takich terpenów oraz blisko 1,5% CBG sugeruje, że Red Note 2 Jack Haze może mieć działanie stricte pobudzające i energetyzujące, co jest typowe dla odmian sativa. Warto również zauważyć, że inne terpeny, jak na przykład beta-kariofilen czy alfa-humulen, występowały w mniejszych ilościach, ale nadal miały wpływ na złożony profil aromatyczny tejże odmiany. Uwaga! Suma wszystkich terpenów w badanej próbce to 16 092 mg na kilogram suchej masy. Te wyniki dają nam pełniejszy obraz jakości suszu, ale to nie koniec testów. Teraz czas, aby przejść do omówienia, jak zmieniają się stężenia kanabinoidów i terpenów po przetworzeniu suszu na żywicę, czyli rozin. Zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym mówiłem, czym jest rozin oraz jak się go wytwarza. Zacznijmy od kanabinoidów. Stężenie THC w żywicy wyniosło aż 75,51%, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 19% suszu. To pokazuje, że wyciskanie żywicy pozwala na skoncentrowanie substancji aktywnych aż blisko czterokrotnie. W żywicy wykryto również wszystkie stężenia innych kanabinoidów, takie jak CBG na poziomie 3,97%, a łączna suma wszystkich kanabinoidów wyniosła 81,53%, co dowodzi, że rozin to bardzo skoncentrowana forma produktu. Z ciekawych informacji jest jeszcze to, że proces wyciskania żywicy nie wpłynął na zmianę form kwasowych do aktywnych. If you know what I mean. Przechodząc do terpenów, również tutaj widać znaczące zmiany. Najważniejszy wzrost dotyczył terpinolenu, którego stężenie wyniosło 25 919 mg na kilogram suchej masy, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do suszu. Widać to, że proces wpłynął na koncentrację terpenu, dzięki czemu rozin charakteryzuje się bardziej intensywnym
pełnym zapachem i pełnym profilem aromatycznym. Teraz czas na krótkie porównanie wyników i wyciągnięcie wniosków na temat jakości i potencjału tego produktu. Już na pierwszy rzut oka widać, że proces wyciskania miał znaczący wpływ na koncentrację zarówno kanabinoidów, jak i terpenów. Zacznijmy od kanabinoidów. Niemal 4-krotne zwiększenie stężenia pokazuje, jak skuteczne wyciskanie koncentratu pozwala uzyskać produkt o większej mocy. Suma kanabinoidów żywicy wyniosła 81,53%, co pokazuje, że większość substancji aktywnych została skutecznie skoncentrowana. A jeśli chodzi o terpeny, ich stężenie również znacznie wzrosło, to ponad 3-krotny wzrost, co nadaje żywicy intensywny cytrusowy aromat i może wpływać na silniejsze efekty psychoaktywne dzięki synergii z THC. Podsumowując, wyniki badań pokazują, że wyciskanie z żywicy z suszu prowadzi do znacznej koncentracji substancji aktywnych, co czyni rozin znacznie bardziej intensywnym produktem niż sam susz. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają mocniejszych efektów lub preferują używanie koncentratów ze względu na ich intensywny aromat i wyższą zawartość kanabinoidów. Teraz już wiemy, co tak naprawdę kryje się w produkcie Red Note 2 od Canopy Grow i jak przetworzenie suszu wpływa na jego jakość. Pełne sprawozdanie z badań suszu oraz rozin znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam do analizy. Dziękuję za obejrzenie tego fantastycznego odcinka. Do zobaczenia następnym razem.